Witam, Kamila, ślimaki. Wiecie co, te ślimaki już mają tydzień i zobaczcie, jakie ładne muszelki już są. Proszę zobaczyć sobie. Ślimaków jest koło 20 i proszę, jakie ładne muszelki. Ja do nich dosłownie zaglądam może co 2 dni. Z tytułu, że im daje dosyć sporo karmy i proszę bardzo, jak ładnie było widać, że mają wszystko zjedzone. O. Muszelki po tygodniu czasu już widać, że wybarwiają, zaczynają wybarwiać i można ewentualnie drogą dedukcji się domyślać, że to będą fuliki. Ale nie powiem do końca, czy to będą na pewno fuliki, póki nie będą miały, załóżmy, 3 tygodni, czyli gdzieś do 3-4 tygodni, to muszę poczekać mniej więcej, żeby wprost powiedzieć, że na pewno mają, że to na pewno są fuliki, ponieważ podejrzewam, że to są mieszańce, fuliki z albinosami, więc na pewno to nie są rasowe fuliki, tylko to są jakieś tam mieszanki. Ale to nie są, to nie jest istotne, że to są mieszanki. Istotne jest to, że mają bardzo ładne muszelki. Oczywiście ostrość zgubił. Ostrość. No. W każdym bądź razie, o, już wróciła ostrość. W każdym bądź razie widać, że już po troszeczku nawet ich ciała już wybarwiają. Ponieważ kiedy są maleńkie bardzo ślimaczki, tuż po wykluciu, no to nie można nic określić. Ani koloru, ani barwy ciała, ani barwy muszli. Nie można nic stwierdzić. Dopiero gdzieś po tygodniu można wydedukować, że to są fuliki i albino body. Wtedy można no, domyślać się. No znowu stracił ostrość. No dobrze. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo. Na razie na tyle o moich małych ślimaczkach. Do zobaczenia, do kolejnego wideo. Będą kolejne wideo oraz będą live'y. I będzie, oczywiście szorce też będą, będzie więcej może szorców, będzie więcej tych filmików i będzie więcej live'ów. Także na razie nie obiecuję kiedy, ale to wszystko będzie. Łapeczki w górę i do kolejnego wideo.